teraz powolutku przenosimy się na Wydział Żywienia Człowieka. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pani dziekan, cóż też ciekawego można u Was studiować? Posiadamy same interesujące i atrakcyjne kierunki studiów. Mamy dietetykę, żywienie człowieka i ocenę żywności, gastronomię i hotelarstwo. Jeżeli na maturze zdajesz biologię lub chemię lub matematykę, to na pewno na Wydziale Żywienia Człowieka znajdziesz interesujący dla siebie kierunek studiów. Jak się u nas studiuje, to opowiedzą nasi studenci. Natomiast wasze zainteresowania, czyli w przypadku dietetyki, jeżeli chcesz w przyszłości układać porady dietetyczne, to kierunek dietetyka jest dla państwa. Natomiast... Czyli absolutnie coś modnego w trendzie dzisiaj. Tak, ale na żywieniu człowieka i ocenie żywności też się dowiesz o składzie produktów, możesz pracować w różnego rodzaju zakładach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem jakości, możesz też pracować w różnego rodzaju organizacjach związanych z edukacją żywieniową. Natomiast gastronomię i hotelarstwo, tutaj rozwijamy umiejętności, kształcimy szefów, menadżerów różnego rodzaju obiektów gastronomicznych i hotelarstwa. Nasi studenci mogą się rozwijać w różnego rodzaju kołach naukowych, które też mamy 4 koła naukowe, studenckie koło naukowe żywieniowców, studenckie koło naukowe dietetyków, studenckie koło naukowe gastronomów i hotelarzy oraz studencko-doktoranckie koło naukowe przedsiębiorczości Profit. Wszystkie te koła zdobywają liczne nagrody, jesteśmy z nich bardzo, bardzo dumni. Ale teraz może studenci by powiedzieli, co najbardziej im się podoba, bo na pewno, że się dobrze studiuje, to wiemy, ale co się najbardziej podoba? A to bardzo, bardzo poproszę. To najbardziej na pewno to, że można poznać, że tak powiem, metody analiz żywności od podszewki, powiedzmy, wszelkiego rodzaju, oraz też można nauczyć się, w jaki sposób prawidłowo komponować posiłki oraz w jaki sposób przekazywać, powiedzmy, wiedzę żywieniową dla osób, które nie mają styczności z kierunkami żywnościowymi. Bardzo dziękuję.